Znajdujemy się na terenie Osiru, gdzie w tym roku odbywają się Dni Świdnicy. Zapytamy się mieszkańców Świdnicy, jak im się podobała tegoroczna impreza. A mogę tak zrobić? Nie! Będę się głupio czuła skrępowana. A podobały się panu koncerty? Tak, no na to jestem. Spałem 4 godziny, żeby tu być, nie? No i jestem, nie? Jak ci podobają Dni Świdnicy? To znaczy nijak, bo właściwie w nich nie uczestniczyłem. Nie było ci w ogóle na koncertach? Wcale. Nie mogłem, nie miałem czasu. Dużo przeoczyłeś, naprawdę były bardzo fajne. Wiem. To znaczy wierzę, no nie wiem. A który zespół najlepiej się podobał? Ostry. Był bardzo ostry. No, był bardzo ostry, nie? To fajne. Fajne były. Dużo fajnych było zabawy. Gwiazd. Ale ostry w ogóle. Byłyście od piątku? No. Normalnie. Byliśmy, fajnie było. Podobały nam się, lepiej niż w tamtym roku. My byliśmy na korze. Podobało wam się? Kora jak najbardziej i Baranowska. Bardzo Martyna. Pozytywnie. Martyna Baranowska i OSTR. A jak myślicie, czemu na Martynie było tak mało osób? Przez pogodę, czy dlatego, że jej nie znali? Kiepska godzina. Właśnie i słabo chyba było to ogłoszone, myślę. Za późno. Na plakatach może to się pojawiło, dlatego. A podobał wam się pomysł, że jest to w tym roku na Osirze? Bardzo. Nie. Dużo więcej. Kiepska opcja. Dlaczego? Na Parkowej i nad Zalewem byłoby lepiej. Więcej miejsca. Kuba miał bliżej, dlatego tak mówi. Nie podobała się w ogóle. Dlaczego? Bo jestem tutaj z 2-letnim dzieckiem i nam wyrzucili picie dla małego dzieciaka. No to źle. A mówił pan to ochroniarzom? Tak. I nie przyjęli tego do wiadomości? Nie przyjęli, bo to butelka była litrowa, a można wnosić tylko pół litrowe. A myślicie, że miejsce jest lepsze niż w tamtym roku i poprzednim? O wiele lepsze, tak. Więcej miejsca, nie? No. Tak. W ogóle dużo zabawy, fajnie było. Ale lepiej nad Zalewem w rynku czy tutaj? Tutaj chyba, bo więcej miejsca, nie? Byłeś na wszystkich trzech dniach? Wczoraj byliśmy na korze, bardzo nam się podobało. Fakt, że to było na samym końcu, ale po prostu dobrze było. No. A jak oceniasz miejsce? Dobrze? No, lokalizacja może być, no. Nie powiem. No. Czyli miejsce wam się nie podoba? Nie. Bardzo się podoba. Jest bardzo dobre, nie, jest w dobrym miejscu. Pozytywnie, naprawdę super. Łatwy dojazd, tak, jest dużo miejsca. Nieprawda. Czyli zdania są podzielone, mogę już zakończyć. Po prostu Kuba chce popisać się przed kamerą. Dwa na jednego. Dwa do jednego, demokracja zwyciężyła. A dzisiaj czerwony gitar, jesteśmy fanami od 65, nie? Wszystko jest dobrze przygotowane, tak na od 50 do 80%. Zadowolony. Z wszystkich Dni Świdnicy. Który koncert panu się najbardziej podobał? Kora i może dzisiaj będzie elegancko. Nie wiadomo, kto dzisiaj jest, nie? Dzisiaj są czerwone gitary, to jest mój taki typ muzyki. Będzie się pani dobrze bawić, tak? O, właśnie specjalnie przyszłam na to. Czerwone gitary lat 70, 80, no i 90 jeszcze. Będziemy się super bawić jak wszyscy. Młodzi, starsi i najmłodsi jeszcze. Ogólnie całokształt imprezy podoba wam się, tak? Tak, podoba no tak. Się. Jak zaczną grać, to wszystko będzie pięknie. Jestem pan Tomasz Jamruk, dyrektor SIOKU. Witam. Witam, dzień dobry. Chciałam się zapytać, jak panu się podobało osobiście Dni Świdnicy? Wszystko poszło zgodnie z planem? Bardzo mi się podobało, wszystko poszło zgodnie z planem. Mam nadzieję, że dzisiaj ten plan też będzie wykonany i że pogoda nie zrobi nam psikusa, bo najbardziej obawiałem się deszczu. A w przyszłym, bo pytaliśmy się ludzi i podobało mi się właśnie to, że to jest na Osirze, w przyszłym roku też ma pan plan tutaj to zorganizować? Państwo, zakończmy ten festyn otwierający Dni Świdnicy na Osirze i w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy się zastanawiać, a może nawet nieco później, bo za wcześnie na podejmowanie decyzji. Teren się sprawdził, kilka drobnych poprawek, wiemy jak zrobić to lepiej w przyszłym roku. Czy to będzie to miejsce? Czas pokaże. A pan, jak wyraża pan swoją ocenę? Podobało się? Ja zawsze się cieszę, jak coś trafia do mieszkańców, jak mieszkańcy są obecni. Pierwszy dzień myślę zrobił wrażenie, jak zobaczyłem tylu młodych ludzi, to rzeczywiście serce rośnie, że jednak Świdnica jest miastem młodzieży. Już się śmiałem nawet, że jak nauczyciele chcieli zobaczyć swoich uczniów, to wszyscy gimnazjaliści i licealiści byli obecni chyba. Jak widzicie, ludziom się naprawdę podobało. Mimo takiej złej pogody jest nas całkiem dużo. Zapraszamy na kolejne Dni Świdnicy, a my tymczasem idziemy się bawić na czerwonych gitarach. Do zobaczenia!
Legenda polskiej sceny muzycznej. Czerwone gitary. Witamy w Świdnicy. Jego bardzo czerwono-gitarowy głos spowodował to, że współpracuje z nami.